paczki 8-5 razy 10. Na ten moment mamy 16 sztuk, chyba naliczyłem, w cholerę. Dwóch piłkarzy 8-4 plus. Full Crook 9-2, fajnie. Van Persie na SPO, trzeba przepalić. O, tu sobie Del Piero możemy skończyć, bo został jeden skład 8-8. To będzie fajny walkout, może się tam gdzieś go wrzuci. Nie ma co za bardzo kombinować. Let's go. Del Piero ukończony, proszę bardzo, 98 overall, na ławeczkę wejdzie, ale myślę, że będzie bardzo fajnym tutaj zawodnikiem, taki zwinnym, potrafiącym strzelić, potrafiącym driblować, proszę bardzo, Del Piero 98 zrobiony, tako dla zajawy, niewątpliwa legenda też, zawodnik, którego bardzo lubię nim grać, się mi przyda, 5x5, 184 cm, zawodnik rozgrywający, bardzo dobry w tym aspekcie, let's go. Rozkręćmy się, otwórzmy parę dziesiątek razy 8-5, o, znowu Ter Stegen, nie? Coś tam za nim, o, nasz ulubieniec, widzowie, pierwsza paczka, 85 razy 10 i mamy Alissona. Będziemy sobie robić także piki 90+, szansa na topowe futisi, na Mbappe, na Ronaldo, na Lucio, na Yaya Touré, także nic tutaj nie marnujemy. 10 piłkarzy 85+. I Ginola to by się przydał, nie? Do kolekcji, nie? Bo ja już kolekcjonuję te karty, to już są Pokemony w zasadzie, nie? 1,490+, dawać kurna jakiegoś Ronaldo. Ale futis, bo już dzisiaj si trafiłem. O, Renato Sanchez, proszę bardzo. Jako, że jestem kolekcjonerem Pokemonów, takiego jeszcze nie mam, to biorę Renato Sancheza. On tak kosztuje chyba, kurde, jakieś frity dalej. Ale jak już mówię, takiego jeszcze nie mam. To jest troszeczkę teraz taka gierka kolekcjonerska, nie? Na kogo polujesz? No, na Van Dijka cały czas, bo ten Van Dijk mój jest wymienny. Także jeżeli trafię niewymiennego, to zajebiście. Tak, no to na Lucio, no i topowe futisy, tak? Czyli Touré, Lucio. No i Mbappe, tam Ronaldo, Neymar, no te najwyższe już karty, nie? Rodrigo w SBC, ale no tego z SBC też mam. Się kręci, kurde, Pokemonoza, no. Marquinhos 9-5, ale rzadko się trafia, a ja mam, nie? I jest flex, kurde, na rejonie. Frankowski jest dla KZ. Już żeby nie pajacować z duplikatami, to wezmę Polaka Rodaka, nie? No ciężko z tymi pikami jest. 1,490+, kolejny. Putis jakiś... Benasek, no tego oczywiście duplikat. Jak leci jakiś futis, to zazwyczaj go mam już. To jest najgorsze. Przed contentem akurat jeszcze jeden pik 90+, a później już zobaczymy, co tam się dzieje. Let's go. Okej, Oblak. Lecimy into contento, hello. Dobra. Czy są jakieś grajki nowe? Jest frimpong, pimpong, proszę bardzo, 4x4, no kurwa. Serio. Trochę lepszy toc, ale nie oszukujmy się, nie będzie hetnych na tą kartę, chyba że pod linki. Może zrobimy takie odsapnięcie od paczek. Puchych futis trzeba zagrać. Dwa mecze muszę wygrać. Kupiony Van Dijk za 1750, topka, nie? Obstawiam, że będzie gameplay tak chuj, że po tym meczu mi się odechce. No, tu też składzik, kurwa, top, nie? Oj, nie no, Van Dijk, kurwa, zajebiście podaje. Wini, kurwa, kocur. Może wyjdzie nawet, bo tu widzę pauza. No dobra, no to może ogarniemy, kurde, to zadanko. Rady w si, kurwa, szurasa mamy rasowego. Co ma tam ten nasz szurasie, kurwa, do zaoferowania? No, mocno, mocno. A tą bajkę auta, co ty gadasz? To jest zła zajawa. O nie, dobrze, kurwa, zrobił. Rel. Dobrze, VVD. Nie, no jak widzicie, no VVD, kurde, przecina jak szefito, nie? No matko, no i o co chodzi z tymi podaniami? Ten Araujo normalnie stał na linii podania, a to przez niego przeszło, no o co tu chodzi? A, dobra, nie ma co. Nie, no teraz to każdy ma skład top, ten ma Ronaldo jeszcze, no. Ależ Finezja, Dinio, let's go. Szefito największy, uwielbiam go. Piękna braweczka, kurde, no. Dinio, kurde. Dominacja genetyczna tak zwana. No i mamy 15 winów. Możemy wracać do otwierania paszek. Proszę bardzo, Lacazette tutaj zawitał. No i 10 piłkarzy 85+, kolejna. Let's go. Futis Lacazette odblokowany. Ciekawe, jak on tam sobie chodzi. Pewnie tam do jego typu budowy ciała ma unikalne, ale bardziej bliżej stoki chyba. Czyli taki ten dribbling nie będzie idealny. A i szkoda, że nie ma 5x5. Ale powinien też być solidną opcją, nie? Jak za darmo, to kurde.
biorę, nie? Wiesz, o co chodzi. Dobra, widzowie, podkręćmy trochę, bo mamy tutaj paczkę. 30 piłkarzy 84+. Ostatnio trafiłem z niej duplikat Vieiry. W tym momencie jakiś topowy CDM by się przydał, ale troszeczkę lepszy, na przykład Van Dijk. No, też bym nie pogardził, także zobaczmy, co się tu dzieje. Oby bogowie jej w końcu nam dali tego CDM-a, którego chcieliśmy. Okej, to odcinek jakieś mocne? Jeszcze obremer? Okej, to taki se. Ale no, jakiś futis się tam Ginola może schować, za wiadomo. Parę takich wyżej ocenionych ziutków. Nie mam jakichś przeczuć jakichś mocnych, ale zobaczmy. Parę złotych i cyk. Nic ciekawego. Smutno to nie będzie, bo z tego pika trafimy kurwa na turę. Nie ma o czym mówić, let's go. O, dwa futisy, no. Blisko nie było, ale Diego Carlos do SBC i let's go. Mamy 30 piłkarzy, 84+, zobaczmy, co się tu dzieje. Kane jakiś, okej, dobry overall. Van Basten, okej, overallki są, ale Ginola? O, no nic takiego ciekawego, no niestety. O, WVA, kurde, Quicksell, dobra, co tam jeszcze masz? 10x85+. Okej. Mbappe. Tak, nie Mbappe. O, Alisson, dobra. O, to już by było warto zrecyklować, ale oczywiście twoja decyzja, nie? Teraz już mamy tylko paczki 10 piłkarzy 85+, tutaj, także po prostu lecimy po kolei. Kane, okej. Dobry overall. Putis. Araujo, proszę bardzo. Tego Araujo to też tam trafiłem, kurwa, 20 razy, nie? Ale nic. Znowu Kane? Ja pier... Co tych Kane'ów sypię, gościu? I co, też jakiś futis? O, tu no to nie ma futisa. O, Sokrates, proszę bardzo. 90+, no boka, co się tam dzieje? O, Dumfriesa widzę nie masz, tego jeszcze nie masz. A nie, jest jakiś giga W, ale w sumie bardzo rywalny boczny obrońca. Co my tu mamy? Taremi, okej. O, Florenzi, proszę bardzo. Jego widzę też jeszcze nie masz, chyba że przepaliłeś. Kane znowu. Kane to ma taki drop rate z tym paczek, że to jest kurde niebywałe. W ogóle zapomniałem o tym schemacie nowym, no otwieranie paczek. Chciałbym to sobie przetestować. No, Rabel jest dość rzadki, bym powiedział. Raczej na ten etap tak se, ale on się już tak często nie zdarza. Dobra, widzowie, pewnie niektórzy już o tym wiedzą, ale robimy test na schematu na szybkie otwieranie paczek. Na czym to polega? Pierwszy i najważniejszy punkt, musicie mieć, że tak powiem, paczkę z podglądem otwartym. Jak jej nie macie, no to ją otwórzcie. Ja to zrobię wolno. Naciskasz dwa razy L1 i naciskasz X, nie? Ja to zrobiłem wolno, także to nie zadziałało. Ale jeżeli zrobisz to szybko, to ponoć działa. Dobra, lecimy. Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo, paczka otwarta. Fajnie to działa. Nie ma animacji walkoutu, który i tak jest useless, bo to zazwyczaj jest jakiś toc losowy. Szybko się paczucha otwiera i kurwa można jechać, nie? Z tematem tak zwanym. O, Florenzi. Florenzi, kurde, mocny futis, nie? Poka w takim razie tutaj, co się dzieje? O, Valverde i Sanchez to są dość rzadkie trafy. Wiadomo, że Foderi, ale często się to nie zdarza. Uuu, kukt. O, Kwaradona, 96. No to jest rzadki traf, dość nie ma co. Poka tego pika, let's go. Oby ci tam jakieś jajaturę oddał. O! No i Gomez to jest kurwa zajebisty traf, gościu. Jeden z kurwa najdroższych obrońców, on chyba 700 koła dalej kosztuje, jak nie więcej. Tego Feliksa to pi***u, Gomez, on kosztuje kurwa 700 koła. Okej. Okay. O, Xavi. No, duplikat co prawda, ale ten, no patrzcie co się tu dzieje, nie? 880 koła kosztuje. To pewnie obrońca teraz, to wiesz. Dajesz Konatę czy tam Van Dijk'a i rozpierdasz, nie? Tego Gomeza w sumie też bym mógł przygarnąć. No ja aż takiego W nie miałem. Najlepszy pik, jaki miałem z tych 90 to chyba był Royce. Albo Militao, to też zależy jak to patrzę, ale raczej Royce, nie? Ronaldo miałeś. Też jest okej, ale w sumie zapomniałem o nim, ale też tam jakoś nie ma nic co jarać. Ronaldo to by był dobry, jakby był futisem, a nie. O kurwa, ile duplikatów, o ja. Dobra, 10x85+, zobaczmy. Sala, o, znaczy takiego Pokemona też mam. 600 ekstra brakuje, o. O, nie, no kurwa, powiem ci tak. Delich topowy obrońca, kurwa, W. Jeszcze jak ty zaczynasz jakiś chujowy skład, to W jak chuj, bo to jest kurwa topowy obrońca w dalszym ciągu. On jest tani, ale on jest zajebisty. O nie, dajmy jeszcze sekundę. O, człowieku, kurde, mam déjà vu, widzowie, co się dzieje? Flashback. Okej, mieszana paczka piłkarzy, let's go. O cholera, co jest? Michu tutaj z Raiden,
Kurde, 450 osób. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za rajda. This will break. End of flashback. No way, siema wszystkim, witam serdecznie. Dzięki Michu za rajdzie, kurde. Déjà vu mam, widzowie, déjà vu. A ja wam dziękuję bardzo za followki. Simon Zuplikat, no. Albo Degard, nie, no to tam już jak wolisz, nie. Messiego trafiłeś 98, gratulacje Janek. Bardzo ciężka karta jest to do trafienia. Także gratulacje dla ciebie. O, Alison, Alison i Lam i Fi. Kurde, dobra paczka. Ty też masz, dobra, po kolei. O, Sancho, nie, dobra, Sancho to już jest karta do wzięcia jak najbardziej. Okej, ikona. Eto, o, kurde. Mam nadzieję, że ja też w końcu coś fajnego z tego trafię, nie? No niestety nie, no nie jest mi dane, nie? No dobra, Odegek pod foder jest. Dobra, widzowie, widzę, że mam mocny problem z foderem, jak robię te paczki. Super paczka Ultimate. 250 rzadkich złotych piłkarzy, 400 koła. Szanse na karty, mamy tutaj gwarancję piłkarza z drużyny sezonu. Let's go. Footies 15%, Footies Premium 17%, bohater ze Footies 10%. Biorę po 400 koła z mojej drużyny i słucham państwa, kurwa. Let's go. Nie stać się oczywiście. Mbappe. Tak, jasne. Mukhtar, kurna. Co my tu mamy? No oczywiście toców mamy od cholery. No 19 plusów plus duplikaty, wiadomo. Dobra, zobaczmy. Kurde, no oby jakiś kurde traf, którego nie ma mocny. Bardzo blisko, bardzo dużo przebijania. Będzie tu przepadać, dobra? Jeszcze nie? Teraz? Jeszcze nie, dobra. To jest ten moment, let's go. Jeszcze nie ten moment, dobra. Ginola, Van Dijk, Benzema. Kurde, kurde. No niestety, nic kurde mocnego, nie? Same duplikaty, nie? Tak naprawdę nie ma żadnej karty, która jest jakaś taka rzadsza, ciekawsza, nie? Kurde, jesteśmy ugotowani jak sam skurwysyp. Lecimy pika 1.490+. Kurczę, no biorę szczurasa, bo overall, no. Pik 90+, kolejny. Nie wiem, który już dzisiaj dużo ich było. No i let's go, no zobaczmy, co się tu dzieje. Mertens. No ale duplika. Pokaż teraz swojego pika. Kurde, 1.4, let's go. Różowa będzie, no. A, bo to ikona, dobra. Okej. Wybrałeś ikonę, no jak widać, kurde, nie był to najlepszy wybór, zbyt optymalny. Weź Balaka i tyle, no. Żerak, czyli będzie jakiś recykling. Dobra. Jaja, Capdevi albo Griezmann. Yo, mocno. No niestety takie piki też bywają, mi to częściej niż te lepsze. O, Musiala. Ładny overall, dobrze. Poka, co się tu dzieje. Rumen Neves, no. No nie powiedziałbym, że to W, ale takiego widzę Pokemona jeszcze nie masz. Dzień Ronaldo w paczce. No w paczce to nie, ale z pika może być. Także Ronaldo dzień 9, Janek mówi, że będzie Ronaldo dzień 10. Let's go. Gravenberg, duplikat, no to Lisso. Nie, no 9-6 to szkoda. Okej, okay, co to jest? Tonali, okej. Okay. Coś za nim? Jakiś Ginola tego typu? Jak kukał, widzowie. Ale bieda ta paczka, o człowieku. Lecimy proszę bardzo, pika 90+, które może by wleciał albo Van Dijk. Poka, poka. No Żota, takiego, znaczy miałem go, ale przepaliłem. Ciężko, ciężko strasznie z tych pików, kurde, wyciągnąć coś, serio no. 1.490+, let's go. O, Renato Sanchez, no już go mam. Dobra, no Maguire, no. Dobra, pik 1 z 9, Forlan. Okej, okay, okej, okay. No jak widzicie, heroesy lecą, nie? Jest to odcinek, oczywiście. Kane, nie. O, Figo i Neuer. No dobra, dobra. Mamy pika 1 z 4. Kolejnego. O, Varane, dobra. Varana to sobie weźmę. Takiego jeszcze nie mam, a w sumie on jest dość rzadki, nie? Nie, Ukari. O, dobra, Nazario. Dobra. Czekaj, co to jest? A, Beckham, okej. Okay. Modric? Okej, okay, dobry Foda. A, dobre overalki. Sanchez, no to jest dość rzadka karta, jakby nie patrzeć. Dobra, to tutaj tak. O, Mertens. Mukhtar, kurna mać, no. Marcial, okej. Okay. W sumie, kurde, fajnie te streamy zaczęły iść, także może by się bardziej jakoś na tych streamach sfokusować. Dlatego zazwyczaj jak się fokusuje na streamach, to kurde, filmów nie ma. Nie wiem, no przemyślę temat, bo w sumie spoko się siedzi. Jak te falsze playe są, kurde, dużo się dzieje, to można by więcej tych streamów robić. Ale to trzeba przemyśleć i rozplanować. Jak najlepiej zarabiać coinsy? Wymienne paczki z pika 90+. I ogólnie z jak chcesz zrobić jakąś ikonę, to robię jakąś ikonę. Robienie w kółko 84 razy 10 i z tych paczek robienie 90+, na przykład pika albo jakichś innych
wymiennych paczek typu Ikona, Zidana albo Dino. I nawet możesz te karty, złote karty sprzedawać, nie? To jest najlepszy sposób na końcu w mojej opinii, nie? Sam tak zarobiłem na Van Dijka, także wiem o czym mówię, nie? Boga tego pika, gościu. O, Barella, dobry foder. Pokaż Twutisa jakiegoś mocnego. Modric, dobra. Ale nie wiem, ile tych pików już otworzyłem, kurna. I na nic, no. Sokrates, no nieźle. O, Eto i Van Persie. Kurde, fajnie. Dobra, kurde. Give me Futis Lucio. A, let's go. A, Futisy są, ale kurde. A oczywiście te Pokémony już posiada w Pokédexie. Dobra, Dawid, tak? Pik kolejny 1-4, widzowie, jakby nie zatrzymujemy tempa, kurwa. Let's go! O, kurwa mać! W końcu, kurwa, mamy... Ale ten najlepszy, jaki mógł być, nie? Kurwa mać! Powiem tak, ja pierdolę, nie? Warto było zostać do końca, nie? Lewika. Yo! No i dup teorii, nie? Dzisiaj siadł moment, nie? Ale Futis, no to... W końcu dobry traf. Tak naprawdę najlepszy, jaki może być, nie? On chyba dalej na rynku nie jest dostępny, nie? Jest, nie jest, no. Ronaldo i Messi w jednym składzie, kurde, teraz no to już jest prawdziwy endgame, kurde, bo Cristiano Ronaldo, Futis, 15 milionów, kurde, nie wiem, jedny. Wytrwałość popłaca. Ależ aż tak? No dobra, bierzemy. Kurde, ktoś musi odejść, nie? Chyba Vini musi, no bo to jednak, no wiecie, no. Dobra, Rashford wykupiasz, bardzo mi przykro, dobra. Kurde, takich mamy, kurde, kocurów tutaj. Jest Messi, jest Ronaldo, jest Dino, jest Zidane, jest Van Dijk, jest Pele. No już ciężko będzie to przebić, naprawdę ciężko. No jeszcze tego Lucio można dokoptować za tego Araujo. I tutaj jeszcze jaję Ture. Ławeczka też jest mocna, bo jest Del Piero i Rashford, Wajran, Vini. No jest, kurde, wysoko, widzowie, no. Na akcję, że Ronaldo trafiliśmy z tego pika, nie? Messi, Ronaldo, 99 w jednym, kurde, składzie, nie? Się zastanawiam, czy ktoś z Polski ma skład, kurde, ode mnie albo porównywalne. Ktoś pewnie ma. Pojebana akcja w ogóle, nie? Że ja w takich kategoriach, kurde, mogłem mówić o swoim składzie, nie? Że, kurde, najlepszy w Polsce. To jest sierpień, to tam, kurde, kogo to wchodzi. Dobra, Pele. Gdzie tam, kurde? Ajajaj, no nie. A już tam Ronaldo, kurde, kąsi powoli. Jakbym na zielony to trafił, to różnie mogłoby być. Kurwa jest. Ja pierdzielę. No i chłop wyszedł. Tak jest. Już czuję jego moc, nie? A to tylko jedna bramka była, ale już czuję, co ten chłop jest w stanie zrobić. Pobawimy się w piątek chyba tym wariatem, no. Wielkie dzięki za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę i subika na YouTubku, followka na Twitchu, wpadajcie na Discorda i zapraszam was również do obejrzenia mojego ostatniego filmu, w ramach którego tutaj kończymy Viniego, kończymy Zidana, a także wkręcamy się w szaleństwo paczek Futis. Do zobaczenia następnego razu, siemanko.